Lara, jak robisz, że tak świetnie wyglądasz, masz taką świetną figurę, jesteś przecież cukiernikiem, to powinnaś mieć zupełnie inne kształty. Wiesz, to chyba dlatego, że może już trochę wiem, co robię i nie muszę wszystkiego próbować cały czas. Poza tym, jak masz odpowiednią ilość sportu, proporcja sportu do jedzenia jest taka, jak trzeba, to naprawdę da radę wytrzymać. Ale naprawdę uprawiasz sport? Bardzo lubię sport. Najlepszy psycholog. Sport jest najlepszym psychologiem. A jaka dziedzina sportu? Wiesz co, w tej chwili to jest tenis, do którego wróciłam po latach no i siłownia, tak klasycznie, plus bieganie. Zresztą, bo ty masz taką klasyczną figurę, ale modelki. Tak mówisz, jak dla mnie to trochę za duże biodra, ale niech będzie, dziękuję ci bardzo. Masz jakiś mediolan, coś te kręgi nie lubisz. Nie, bardzo doceniam i tak jakby nie jestem przeciwniczką mody czy modelingu per se, natomiast no każdy ma swoje zadanie jakieś tam w życiu. Ja robię ciastka. Robisz ciastka, wydajesz książki, robisz karierę, a co z telewizją? Telewizja nie jest chyba moją najmocniejszą stroną. Trochę jestem wypłoszem, jak widać może, więc ja tak się nie czuję w tym super komfortowo. Ale wiesz co, ja tutaj widzę w twoim głosie taką nutkę powątpiewania, czy ja zdołam dorównać swojej mamie. Nie. Ja wiem, że nie zdołam, więc tu nie ma powątpiewania. Mama jest zwierzęciem telewizyjnym, ona się czuje fantastycznie przed kamerą. Ja jestem skrępowana. Ja wolę książki, zdecydowanie. Wolę sobie pisać. Przez to, że może zaczynałam od socjologii i tak jakby skończyłam socjologię, to ta natura trochę takiej naukowej pracy bardzo mi odpowiada. Więc to pisanie czegoś, siedzenie w domu, robienie swoich eksperymentów, to jest idealne zadanie dla mnie. Poszłaś na socjologię, ale jednak wybrałaś swój zawód, powiedzmy, rodzinny, tak? Dlaczego? Powiedzmy, że już mamy wystarczająco socjologów w kraju. Ja rozumiem, czyli nie potrzeba. Więcej potrzeba cukierników, kucharzy, osób, które zajmują się kulinariami. No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ten rodzaj pasji jest cudowny, bo kuchnia jest bardzo demokratyczna i bardzo łatwo jest nią ludzi zarazić. To jest taka najbardziej intuicyjna dla mnie metoda przekazywania miłości, uczuć i też wartości kulturowych, więc dlatego uważam tak naprawdę paradoksalnie kuchnię za bardzo ważny instrument socjologiczny i antropologiczny również. A jak oceniasz w ogóle poziom rynku kulinarnego w Polsce? Jest coraz lepiej, naprawdę możemy być coraz bardziej z siebie dumni. Uważam, że tak jakby z każdym rokiem, wiadomo, szczególnie Warszawa, bo ma najwięcej do pokazania, najwięcej się tu dzieje, ale też tak jakby jak obcuję z turystami, z osobami z innych krajów, to też mówią, że są zaskoczeni, że nie przypuszczali, że aż tak dużo się tutaj dzieje w Warszawie, więc to jest bardzo miło słyszeć. A prowincja? Twoja mama tam działa i trochę jej gnębi. To jest praca u podstaw. No więc nie, bardzo dobrze, bo to chodzi też o to, żeby mieć jakiś poziom, który akceptujemy albo nie. To chodzi o to, żeby jadanie w restauracjach przestało być czymś snobistycznym, żeby jednak też tych restauracji dostępnych dla ludzi było coraz więcej. Żebyśmy się cieszyli też tym, że możemy za nieduże pieniądze gdzieś zjeść w rodzinnym mieście, bo to nie jest też tak, że restauracje i bywanie jest zarezerwowane tylko dla dużych miast. Tak naprawdę no to no, na zachodzie, na południu Europy, tak jakby od zachodu do południa, wszędzie, od zachodu do wschodu, wszędzie ludzie faktycznie jadają w knajpach. To nie znaczy, że to musi być super wystawne. Tylko po prostu to chodzi o jakiś model spędzania czasu, cieszenia się jakąś wspólnotą, tym klimatem, który jest w miasteczku, czy w mieście mniejszym i tak dalej, więc to jest chyba fajne. Tu wypatruję pierścionka na twoim palcu, pierścionka zaręczynowego. A możesz pokazać? Mogę, jest. O, jest mały, ale zgrabny. Tak jest, klasyczny, taki jak miał być. Wiem, że tutaj Agnieszka była przede mną, pytała cię, kiedy ślub? Ja słyszałam, że w wakacje. Nie, no nie w wakacje, jeszcze w ogóle nic nie wiadomo. Naprawdę nie wiadomo.
Ślub na pewno jak będzie, znaczy na pewno będzie, ale kiedy to nie wiemy. Kiedy to nie wiemy, nie śpieszymy się szczególnie. Wiemy, że chcemy być razem i to jest chyba najważniejsze, a sama data ślubu już nie gra takiego znaczenia dla nas. A jeżeli będzie już ten ślub, wesele, czy to będzie impreza huczna, czy raczej skromna? Na pewno raczej skromna. Najbliższa rodzina, przyjaciele. Tak, dokładnie. I my, media, niestety nie zostaniemy wpuszczeni. Bez urazy, ale nie.